Wyczuwam tutaj lekką nutę, taką estrową, takie. Czy tutaj jest żelazo? Czekajcie. Cześć, tutaj Hawek, witam serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj będziemy mówili na temat rzeczy związanych z chorobą Leśniewskiego Crohna, ale nie tylko, ale też związanych generalnie z ludźmi chorymi na różne rzeczy, plus z tymi, którzy mają problemy, niedobory i takie tam. Dzisiaj przetestujemy sobie te wszystkie specyfiki. To są wszystkie napoje medyczne w zasadzie, jakie udało mi się znaleźć o smaku truskawkowym. Dlaczego o smaku truskawkowym? Chciałem porównać je wszystkie pod względem walorów smakowych, nie pod względem zawartości, no bo to ciężko jest w naszych realiach YouTube'owych przetestować. A te wszystkie specyfiki miały smak truskawkowy, więc wzięliśmy wszystkie poszczególne napoje o smaku truskawkowym i zobaczymy, który jest najlepszy, jeżeli chodzi o smak. Przy okazji po kolei szybko przelecę, co my tutaj mamy. Będę na ekranie gdzieś po tej stronie albo po tej stronie będę pokazywał, jaka tam jest zawartość poszczególnych składników, jeżeli ktoś jest zainteresowany bardziej od strony dietetycznej, powiedzmy. Więc tam będziecie mogli to sprawdzić. Tutaj pewnie tylko porównam to, które jest, to co jest wyróżnione na opakowaniu. Zacznijmy od początku. Fresubin Energy, 300 kalorii, 11 gram białka w 200 ml. Tak to wygląda. Nie wiem, czy tutaj fokus ogarnie, mam nadzieję, że ogarnie. Tak to właśnie wygląda. Kolejna rzecz, Midring Plus. Tutaj jest 400 kalorii w 200 ml, a więc więcej. Ale z tego co pamiętam, to białka było mniej, bo białka jest tylko 8 gram. Resztę składników będziecie widzieli na ekranie. Dalej. Mamy kilka tutaj specyfików z nutrycji, bo oni dużo różnych robią. Jest NutriDrink Protein i tutaj mamy 300 kilokalorii w 120 ml, czyli jest to mniejsze. I do tego 18 gram białka. To jest takie naprawdę skondensowana ilość białka. Tak to wygląda. Kolejna rzecz to jest NutriComp Drink Plus od Brauna. Tutaj mamy 200 ml, z czego jest 300 kalorii i 12 gram białka. Bardzo podobne te wszystkie wartości są. Kolejna rzecz to jest Resource Protein od Nestle. Tutaj mamy 250 kalorii w 200 ml, a i 18 gram białka. Wygląda to tak. Kolejny NutriDrink Multifiber, czyli kolejna rzecz od nutrycji, NutriKid w zasadzie to jest. 306 kalorii, 6 gram białka, to jest dziecięca wersja, ale też spróbujemy oczywiście. Kolejna rzecz, Nutricia Cubitan, to jest taki, który niby bardziej po operacjach się powinno brać, bo tutaj jest dużo białka. Jest 20 gram białka i 256 kalorii, tak to wygląda. To już jest trochę na bazie mleka, z tego co pamiętam. Jest NutriDrink Juice Style, czyli taki, który ma imitować troszeczkę soki. I tutaj jest 300 kalorii, 8 gram białka, tak to wygląda. Jest Recomet, to jest rozpuszczalna rzecz. Tutaj mamy 15 gram białka w porcji, to się rozpuszcza na 200 ml, więc to samo wychodzi. I ile tutaj mamy kalorii? Ciężko powiedzieć, nie ma tutaj takiego ładnego, tak ładnie napisane jak było na tych poprzednich, w każdym razie wygląda to tak. I 10 specyfik to NutriDrink Yogurt Style. Tutaj mamy 300 kalorii, 12 gram białka. Wygląda ten w ten sposób. Jak to będziemy testowali? Za chwilę przeleję sobie to wszystko do... Znaczy nie wszystko, takie po małym kawałeczku, bo nie można tego pić oczywiście wszystkiego naraz, do przezroczystych kubeczków i będę po prostu bez znajomości, które jest co, popijał i zobaczymy, które będzie najlepsze, które będzie najgorsze, najbardziej chemiczne prawdopodobnie. No i mówię, to będą tylko i wyłącznie walory smakowe sprawdzone, nic więcej. Ja się biorę szybko za przygotowanie tego wszystkiego, czyli po przelewanie tego do kubeczków i za chwilę wracamy i kontynuujemy. No to dobra, jedziemy z tym koksem. Mam tutaj 10 pojemniczków z nalanymi rzeczami. Jak widać, one się trochę barwą różnią, ale mam je ustawione losowo, więc żeby nie było, że wiem, które jest które. Nie wiem, po prostu losowo poustawiałem wszystko. Częściowo się domyślam, mogę może troszeczkę po barwie. No ale ten, no nic, lecimy po kolei, po prostu lecimy po kolei i zobaczymy, jak to będzie wszystko smakowało. Ciekawe. Zacznijmy od pierwszego. Jaki to jest, co tutaj się dzieje w ogóle? Dobra. Najpierw może pomacham sobie. Pachnie lekko truskawką, nie jakoś mocno.
i trochę mlekiem, więc to jest jeden z tych na bazie mleka. Tak zresztą widać w sumie, że one są na bazie mleka. No, całkiem tak pachnie. No ale może spróbujmy. Jest takie dosyć gęste. Powiedzmy, truskawkę czuję tylko lekko, nie jest to jakoś mocno truskawkowe. Czuć taki ten mleczny posmak jest, jakby nie było. Ale całkiem spoko w smaku. Całkiem spoko, nie ma aż takiego bardzo chemicznego posmaku, jest raczej takie przyzwoite. Aczkolwiek po tych dwóch małych łyczkach już czuję w gardle, że takie coś się wytwarza, jakieś takie coś. Więc smaku całkiem niezłe. Zapach jest taki lekki tylko, ale już po dwóch małych łyczkach się coś tam robi w gardle, więc mimo, że w smaku chemiczności nie czuć, to po chwili ta chemia jakby tak się pojawia. Dobra, lecimy dalej. To jest coś, co kolorem trochę bardziej przypomina truskawki. W zapachu podobnie, nie ma jakiegoś mocnego zapachu tak naprawdę. Czuć lekko, że to truskawka, ale tylko tyle. Spróbujmy. To jest mega gęste. To jest mega gęste, więc strzelam, że to jest ten NutriDrink Protein, bo on tam miał bardzo dużo wszystkiego. Tu też jest tak mlecznie, bardzo mocno mlecznie nawet powiedziałbym. Jest ten posmak truskawkowy. Tutaj też jest ten taki posmak lekko chemiczny, ale tu nic to nie jest jakoś dziwnego, bo to jest po prostu bardzo, bardzo gęste. Przez to rzeczywiście może to troszeczkę tak smakować. Ale chyba w smaku jest troszeczkę lepsze, słodsze na pewno od tego pierwszego. Wydaje mi się, że całkiem niezłe. Tak na razie faworyt. Po dwóch. Jedziemy dalej. Trzecie. Barwowo bardzo podobne do tego pierwszego. Nie wiem, na ile to będzie widać. No, może trochę jaśniejsze. W zapachu w ogóle kompletnie nie czuć truskawek. U matko, jakiś taki kwaśny jest ten zapach. Kompletnie, zero. Zero, zero truskawek. Chociaż... Nie, no zupełnie nie czuję tutaj truskawek. Bardziej czuję jakieś maliny. No, bardziej maliny czuję. Może to rzeczywiście jest malinowe. Potem będę musiał sprawdzić, czy to może nie jest malinowe przypadkiem. No kurde. Ale kwasibor, o matko. To musi być malinowe. Czyżbym się pomylił i kupił sobie coś malinowego? Bo to jest bardzo dobre w smaku, ale malinowe. Takie kwaśne. Ale w ogóle chemii nie czuć. Najsmaczniejsze z tych trzech do tej pory, ale to jest malina, to nie jest truskawka, ani chybi. No. Najlepsze, jak na razie najlepsze, tylko że nie truskawkowe za bardzo. Dobra, kolejne. Tutaj czuć trochę bardziej truskawką. Barwa jest taka może bez strzału. Też jagodowa taka bardziej. Ale o wiele fajniej pachnie. Nie czuć w ogóle chemią, to oczywiście mleczne też, zresztą sama nasza barwa tutaj to pokazuje. Taki delikatny smak jest. Delikatny smak, z tych truskawkowych chyba najlepsza rzecz. Aczkolwiek lekko posmak chemiczny, to może być takie średnie. Ale ogólnie całkiem niezłe, całkiem niezłe. Nie jest ta truskawka taka nachalna, jest taka, no sympatyczny napój. I nie jest gęsty, więc bardzo łatwo wchodzi. To się domyślam, że to jest juice style, bo to jest jedyny, który tak naprawdę nie jest na jakiejś bazie mleka. Zresztą możecie zobaczyć sobie, że to jest taki herbaciany kolor bardzo. I tutaj czuć chemią mocno. O matko, ale daję chemią. Jest to trochę gęstsze. Chociaż nie, w sumie nie jest takie gęste. Ale w smaku czuć truskawkę oczywiście, ale czuć mega chemicznie. Mega chemicznie czuć. No, niedobre. 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 Z tych pięciu do tej pory, które wypiłem, najgorsze. Musimy zapić to czymś lepszym.
Tutaj czuć taki lekko zapach taki kakaowy jest w sumie. No, takie kakao, czyli wiadomo, mleko oczywiście do tego. Truskawka tak delikatnie, bardzo delikatnie. Jest to takie dosyć gęste. Truskawka w smaku tak delikatnie się tylko zaznacza. Ale ten zapach takiego kakao jest naprawdę mocny. Ale dobre rzeczy. Nie ma posmaku chemicznego, to jest chyba pierwsze, które nie ma takiego posmaku chemicznego w ogóle. To kolor kompletnie jest w ogóle nie... Zapachu w ogóle nie czuć truskawki. Barwa jest taka, więc zupełnie nie truskawkowa. Zupełnie. To czuć taką trochę kawą zbożową. Nie jest dosyć płynne, to nie jest gorzkie i smakuje trochę jak cukierki kawowe. Z takim lekko słodkim posmakiem, ale nie czuć w ogóle truskawki. Więc nie wiem, będę musiał znowu sprawdzić, czy to też jest coś truskawkowe. Jeżeli jest truskawkowe, no to trochę czuję się oszukany. Jest to dobre w smaku, ale takie bez... O ile tamten malinowy był dobry, bo czuć było mocno malinami takimi, o ile to jest malinowy, tak tutaj to nie czuję w ogóle żadnym owocem. Nic kompletnie mi to nie mówi. Lecimy kolejny. Ten wygląda truskawkowo dosyć. Zapachu? Nie czuję w ogóle żadnego zapachu tutaj. Dosyć gęste. W smaku jest truskawka. Jest taka lekka chemia. Dobre. Całkiem dobre. Ale czy przebija któryś z tych... Będę musiał... To sobie wystawię do przodu. Będę musiał spróbować jeszcze tych wszystkich z przodu, które mam. I stamtąd wybierzemy zwycięzcę. Przedostatnia rzecz. Jakaś piana w ogóle jest. Też zero zapachu. No, kompletnie. Nie ma zapachu. Ale jest bardzo mocny smak truskawki. Jest to płynne dosyć. Dobre. Nawet jakoś bardzo chemiczny nie jest. To jest takie mleczne, po prostu mleczne. Kiedyś w podstawówce jeszcze, jak byłem, to były przywozili do mojej szkoły takie mleko w kartonikach o smaku truskawkowym. To jest coś takiego. Dokładnie ten sam smak. Spoko, bardzo spoko. Będę musiał potem szybko przejechać te 5, bo te 5 jak na razie są takie najlepsze. No i ostatnia rzecz. Tu jest jakaś taka obfita piana. Ale zapach jest... To jest chyba ten rekomet, ten co był w proszku. Znaczy to widać, że to jest proszek, ale... I czuć takim proszkiem, nie czuć w ogóle zapachu truskawki, tylko czuć proszek. Łomatko! W smaku zupełnie nie czuć truskawy. Jezus, niedobre, strasznie. Nie dość, że pachnie nieładnie, to jeszcze w smaku jest... Nie czuć w ogóle truskawki smaku. Chemiczne mądrze, że nie jest, ale... Jest takie... Słone nawet trochę, powiedziałbym. O Jezus, to jest... niedobre. To jest chyba nawet gorsze od tego. To teraz musimy wybrać najlepszy. Od razu muszę powiedzieć, że to jest na pewno najgorsza rzecz. Ustawiam ją tutaj. Potem na koniec, jak ustawię już wszystko w jakiejś takiej kolejności sensownej, to przyniosę sobie opakowania i będziemy sprawdzali, co jest co. To drugie najgorsze, ale licząc, że jeżeli ktoś ma nietolerancję laktozy, to jedyny wybór tak naprawdę. Teraz tak. Trzecie miejsce od końca, ex aequo. Jeszcze to. Spróbuję jeszcze raz to. Ten jest taki trochę mdły, ten konkretny napój i zresztą ma taką barwę dosyć średnią. Ten nie ma w ogóle smaku owoców.
taki kawowy jest bardziej, jest dobry w smaku, ale jak na truskawkę to kompletnie to nie jest truskawka. Malinowy to przynajmniej jest w okolicach truskawki, to nie jest w ogóle nic. Ale wciąż wydaje mi się, że jest to lepsze niż to poprzednie, więc damy to tu. Na koniec przesunę je wszystkie do siebie, żebyście widzieli mniej więcej. A to jest po prostu bardzo gęste i ciężko się to pije. Jeżeli by to się dodawało do czegoś, to może by to miało sens. Egzekwo trzecie od końca. Dobra, teraz mamy 5 tutaj rzeczy, które nas najbardziej interesują, bo to jest 5 rzeczy, które były najlepsze. Lecimy po kolei. To jest ten chyba malinowy, który jest świetny w smaku, naprawdę, jest bardzo dobry. Więc jemu możemy dać wyróżnienie, bo to nie jest truskawka. Chyba że się okaże, że to jest truskawkowy, no to wtedy będzie trochę gorzej. Ale to będzie wyróżnienie na pewno. To jest spoko. To trochę mniej. No, powiedzmy w ten sposób i ten i ten smakują praktycznie tak samo. Więc powiedzmy, że jeżeli chodzi o smaki truskawkowe, to jest nasz numer jeden. Jedynka. Zaraz zobaczymy, co to jest. Piątka i czwórka. Numer drugie miejsce ex aequo, więc nasze podium. A na czwartym miejscu, no bo ten będzie numer dwa. No i wyróżnienie dla tego typa, bo jest bardzo dobre, ale chyba nie jest truskawkowe. Dobra, to lecimy teraz. Mam już tutaj przygotowane, nie widzicie, bo jest na tyle blisko aparatu, że nie widzicie, co tam jest. Lecimy od końca. Od końca, bo myślę, że tak będzie ten suspens taki będziemy musieli utrzymać. To, co było takie bardzo niedobre i nadal pachnie strasznie słabo, to jest dziewiątka. A dziewiątka to jest, no tak jak mówiłem, to jest rekomend. Przykro mi bardzo, ale w tym najbardziej obiektywnym teście NutriDrinków ostatnie miejsce. Co jest na przedostatnim miejscu? Domyślam się, co to jest. Ósemka, domyślałem się, że to jest NutriDrink Juice Style i to jest NutriDrink Juice Style. Dokładnie. Jedyny chyba bez laktozy, ale niestety... taki mocno, za mocna chemia jak dla mnie. Dobra, teraz ex aequo. Mieliśmy trójkę i mieliśmy siódemkę. 3 i 7. 3 to jest NutriDrink Protein, tak jak myślałem, po gęstości tego napoju. I 7, czyli Kubitan. Kubitan jest bardziej nastawiony na to, żeby on był po operacjach do uzupełnienia jakby wartości tam wszystkich tych odżywczych i takie tam. Więc w sumie nic dziwnego, on nie musi być dobry, on ma być skuteczny. Z skutecznością, jak jest w sumie, to ciężko im powiedzieć. Ciężko to przetestować. Kolejna rzecz. To nie smakowało nawet jak truskawka. Nie pachnie jak truskawka, więc ciężko mi powiedzieć, co to jest. Ale to była szóstka. I to jest NutriKid Multifiber. To jest dla dziecka. W sumie dla dziecka, jeżeli kupiłem coś truskawkowego, to fajnie by było, gdyby to miało smak truskawkowy, bo się dziecko napali, a potem nie ma. Więc trochę słabo. Trochę słabo, że to nie smakuje kompletnie truskawkowo. No ale może jest w tym jakiś... Znaczy to ma na pewno dużo błonnika, to jest dobre, ale... No ale nie daje w ogóle truskawką. Bez sensu. Po prostu bez sensu. Teraz tak. To jest piąteczka, dziesiątka znaczy. To jest... To, co mi tak mocno dawało maliną. Sprawdźmy, co to jest. NutriDrink Yogurt Style o smaku malinowym. Tak, no to jest malinowy. Kurde, dałem się zwieść kolorowi opakowania. Tak to wygląda i bardzo, jeżeli chodzi o smak, to była najlepsza rzecz z tego wszystkiego. Więc na pewno wyróżnienie się należy dla Nutrici za malinowy, bo jest w smaku świetny. Naprawdę jest bardzo, bardzo dobry. Dobra, i teraz czwarte miejsce w zasadzie, to jest dwójeczka. Dwójeczka to jest Midrink. Midrink Plus. Plus. W sumie powinienem powiedzieć. Taki czarny koń powiedzmy, bo wszystkie duże firmy się tutaj tłukły o rzeczy, a Midrink normalnie na czwartym miejscu. I spoko, to jest jedna z tańszych w ogóle opcji na rynku, bo to zazwyczaj tak 5-7 zł kosztuje jedna sztuka. I to jest chyba za czwóreczkę nawet, więc
kurczę, do, fajne zaskoczenie. Dobra, teraz drugie miejsce. Mieliśmy ex aequo 4 i 5. Zobaczmy, co to jest 4. 4 to jest Nutricomp Drink Plus od Brauna. To jest chyba najdroższa propozycja w całym tym zestawieniu. No i ten, i piąteczka to jest Resource Protein od Nestle. Hops. Bardzo spoko, drugie miejsce ex aequo z Brownem. No i zwycięzca, jedynka. I to jest, moi drodzy, Fresubin. Gdzieś tam kiedyś dużo ludzi mi pisało, że Fresubin jest najlepszy z tych wszystkich w smaku. I patrzcie, w moim ślepym teście też się okazało, że jest najlepszy. Nie jest ten smak taki nachalny, nie czuć chemią, jest taki lekko mleczny. Naprawdę bardzo spoko. Zresztą te pierwsze trzy są bardzo podobne w smaku. Wszystkie trzy są... polecałbym wszystkie trzy. Zresztą to też jest bardzo okej. Trochę wyszło tak, że nienawidzę nutricji. Nie, no to nie jest tak. To wyszło po prostu w teście smakowym. Te wszystkie rzeczy od nutricji, pięć rzeczy. Te cztery są... No, trochę za mocno dają chemią, ale jogurt style jest świetny, jeżeli chodzi o smak, ale to jest malina, dlatego też nie załapał się na pierwszą piątkę, pierwszą czwórkę. No i rekomet, który pachnie strasznie brzydko, smakuje strasznie źle. Piszcie w komentarzach, jakie wy nutridrinki lubicie pić, czy w ogóle pijecie takie rzeczy. To by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiaj. Mam nadzieję, że wam się podobało. Zostawcie okejkę, jeżeli się podobało oczywiście. I widzimy się następnym razem. Być może zrobię też test innych smaków. Wiem, że brzoskwiniowych troszeczkę jest też, więc możliwe, że to będzie następna część. A tymczasem ja się z wami żegnam i do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się, cześć!